Spotykamy się w takich okolicznościach, że aleje ratowiskie mają być niedługo przebudowane. Nie godzimy się na sposób przebudowania tej ulicy, który jest proponowany w obecnym kształcie, który się wiąże z wycięciem około 200 drzew. Jedno dorosłe drzewo produkuje rocznie tlen dla 20 osób. Trzeba powiedzieć jasno, że w momencie wycięcia jednego drzewa w centrum miasta zabiera się tlen dla 20 osób. Około 4 lat temu, jak się zaczęła mowa na temat przebudowy Alei Racławickich, Forum Kultury Przestrzeni, Rada Kultury Przestrzeni apelowała do prezydenta miasta o zmiany w projekcie, które miały pozwolić i zmniejszyć w zasadzie wycinkę drzew. Te postulaty nie zostały uwzględnione. Nasi eksperci, w tym Janek Kamiński, bardzo długo walczyli o to. A projekt przebudowy Alei Racławickich tak naprawdę nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. Do centrum miasta. Kiedy centrum miasta, no nie powinno, jakby wyznajemy z filozofii, że skoro rewitalizujemy Śródmieście, budujemy te ptaki, zamykamy ulice krakowskie w Śródmieście. Cała młodzież, wszyscy ludzie dorośli, którzy zjeżdżają się do Lublina, jakże ci, którzy mieszkają w tym Lublinie od lat wielu, od urodzenia, nie zgadzamy się na tego typu rzeczy. Nie chcemy, żeby w centrach miasta była likwidowana zieleń. Zieleń zapewnia nam naprawdę wielkie pole do odpoczynku. Chcemy jako młodzież rozwoju komunikacji miejskiej, nie chcemy wjazdu samochodów do centrum. Chcemy jak najwięcej zieleni, żebyśmy mogli z tego korzystać. Często przyklejamy sobie na miejskich stronach, na różnych dokumentach etykietki typu Smart City, miasto ekologiczne, więc wchodzimy na te drzewa nie po to, żeby trzymać za słowo prezydenta, który wstrzymał na razie jakby ich wycięcie, tylko po to, żeby był to kolejny sygnał. Niedawno takim sygnałem było w pięknym stylu wygrane referendum w sprawie Górek Czechowskich. Żeby był to kolejny sygnał, że społeczność tego miasta w dużym stopniu zaczyna cenić infrastrukturę zieloną bardziej niż infrastrukturę asfaltową.